gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! And the winner is... Dzień dobry, cześć i czołem, z tej strony Mikut. Bitwa półfinałowa, niestety Ray.pl, który podjął wyzwanie Khamika, musiał pochylić głowę przed wygranym. 19, z tego co pamiętam, ile miał Ray punktów? Zapomniałem, 18,93. To było za mało, żeby przebrnąć przez potęgę Khamika. Niestety Ray musiał poddać się w tej walce. Na szczęście zdobywa 100 golda za to, że wziął udział właśnie w drzewku lekkich i dostał się aż do 1/4 jako przegrany, ale na podziękowania przyjdzie czas. Na razie zobaczymy, jak tutaj sobie Ray poradził w tej bitwie. Pierwszy spot chciał zrobić oczywiście sam Ray, ale niestety został sam pokazany przez WZ-132. Teraz kończymy przymodowywać. Ray oczywiście gra na Bulldogu z działem bębenkowym, 150 obrażeń średnich na penetracji 175. Widzimy teraz, jak niewrasobliwie po prostu jak ten Niafiger wyjeżdża na naszego bohatera. W ogóle sobie nic nie robi, że Ray stoi tutaj przy skale i do niego strzela. Teraz strzał jeszcze T4, który poszedł gdzieś tam nad nim, więc jeden pocisk został stracony. Przeładowanie. Na szczęście nie trwa ono aż tak bardzo długo, chociaż pół minuty czasami potrafi zabolić. Oczywiście są dwa rodzaje ludzi. Jedni grają na Bulldogu z działkiem, który strzela normalnie, bez bębenka. Większość jednak wybiera działka bębenkowe, które sieją po ostrach. Teraz próba pokazania czegoś na moście, nic tam nie ma. Prawa strona się jakoś dzielnie trzyma, górka ma ochronę w postaci dwóch czołgów, jednego lekkiego i jednego ciężkiego. Lewa strona, potężna obstawa tam jest. Teraz widzimy AMX-12T, próbował wyjechać za domki, chciał go strzelić Ray, ale nie udało się. I teraz się pokazuje T7-1, więc chyba widzimy, z kim będzie prowadził walkę ewentualną Ray, jeśli ten magazynek zechce jechać do przodu. Na razie chłopaki dziennie się trzymają. 59-16 jest w domkach. Po lewej stronie oklepany wcześniej jak Tiger T4 oraz WZ-ka, która nas na początku wyświeciła. Zobaczymy, czy... No tutaj ja bym na miejscu Raya dokładnie nie wyjeżdżał, bo jednak dostanie w boczek od jak Tigera nie jest niczym przyjemnym. Cały czas pilnujemy bazy, cały czas próbujemy coś zaświecić, coś pokazać naszym współtowarzyszom. W tym momencie nasza górka pada i z szósty pod naporem dwóch ciężkich czołgów długo nie pożył. Artyleria cały czas próbuje coś zrobić, ale chyba jakoś też nie radzi. I teraz mamy pojedynek magazynków. Pierwszy strzał, wymiana, druga wymiana. No i teraz chyba Ray ma tutaj przewagę, zarówno damage'a, jak i ilości pocisków. Teraz tylko zależy, czy dobrze się obróci. Kolejny strzał, no i teraz będzie chyba dobicie. Na szczęście udało się. W tym momencie jeszcze świsnął nad nami pocisk. Z tyłu jest RHM, dopiero teraz Ray go spostrzegł, że ten Tedek niemiecki tam stoi pod bazą i próbuje coś tam zrobić. Kapuje bazę zresztą i w tym momencie Arta na full hapsa zdejmuje tego RHM-a w bardzo ładnym stylu. Teraz trzeba wyjechać naokoło. Na szczęście nie mamy już z tyłu tego RHM-a, ale z lewej strony pojawia się jak Tiger, którego jeszcze Ray nie widzi. O, dokładnie teraz po niego spostrzegł. No i teraz od razu widzimy wsteczny. Kończymy przeładować. Mamy jeszcze 20 sekund, więc widzicie, to jest minus tego działa. Jednak to przeładowanie troszeczkę boli. Chłopaki z lewej strony pusznęli ten kanion. Niestety jedna strona, tak jest zazwyczaj, jeśli jedna strona pójdzie do przodu, druga padnie. Musi być jakiś balans. Część sił musi zostać poświęcona, żeby jedna strona przeszła. W tym momencie i z trzeci
jedzie na naszą 121, full praktycznie jest, więc będzie problem, jeśli się przebije przez tego ISU, przez tą tę 21. I teraz w tym momencie Ray postanawia chyba wyjechać na tego Jagdtigera. Ten jest za wolny, żeby się obrócić naszego bohatera, więc teraz szybki objazd, trochę większym łukiem, żeby pod tą lupę mu nie podjechać. Teraz jeszcze strzał w boczek, to miało prawo nie wejść, no ale teraz już w tyłeczek te parę strzał. No teraz jeszcze fart, że pocisk z artylerii nie poszedł tuż obok nas, więc w nas, tylko właśnie obok nas. No i teraz dobijamy tego Jagdtigera. Niestety chyba ten jeden strzał, który czy dwa strzały, które Ray oddał podczas jazdy z przodu w tego Jagdtigera poskutkował tym, że nie starczyło mu amunicji, żeby wykończyć tego Jagdtigerka. Na szczęście chyba z odczuciem będzie suczka 101, powinna sobie dać radę z tym Jagdtigerem, a jednak nie, Jagdtiger rozwala tą sukę. Na szczęście A44 nad nami czuwa, rozwala tego Jagdtigera. No i zostajemy teraz praktycznie w lekkim impasie. IS-3 rusza na naszego ISU. W tym momencie właśnie to ISU ginie. Jeszcze mamy dwa czołgi ciężkie na górce. W tym czasie nasze KW-4 poleciało na bazę przeciwników. Rozwaliło WZ-tę, ale jeszcze ma na plecach T-69. Na szczęście ma wsparcie tutaj Pershinga, który teraz się skupił na artylerii. A my czekamy na tego IS-3, który zaraz się powinien tutaj pokazać. Jest w tym momencie, wyjeżdża. Ray pierwszy strzał oddaje za 150 niecałe. Jest trochę hapsów mniej, ale się od razu wyświecił. No i tutaj teraz będzie pojedynek z tym czołgiem ciężkim. Na szczęście mamy wsparcie dwóch medów i artylerii. Mam nadzieję, że coś tutaj uda się działać. Taki Wolfpack powinien sobie dać spokojnie radę z tym ISem trzecim. Tylko teraz pytanie, kto pierwszy wyjedzie i przyjmie bułę. A44 już to właśnie zrobiło. Sam ładnego kalafiora zasadził w ziemię. W tym czasie Ray strzela tego ISa. Niestety magiczny pancerz tego czołgu radzieckiego odbija nasz pocisk. Jeszcze tutaj strzał takie lekko histeryczne w biegu. Na szczęście jeszcze mamy około 7 pocisków w magazynku, więc spokojnie możemy sobie tutaj z tym ISem się pobawić. Ten się na nas cofa, na szczęście my jesteśmy dużo bardziej mobilni niż ten IS. No i teraz pytanie, czy te medy wreszcie się trochę ruszą delikatnie? Jest i wsparcie Super Persa, który chyba całą bitwę przestał podczas niego kolor w miejscu. Ma full hapsu, więc może spokojnie przyjąć teraz jedną bułkę od tego ISa i w tym momencie reszta będzie mogła na niego wjechać. Jest i IS, znaczy ten zaświecił na propsach tak zwanych, czyli na odległość 50 metrów. Ray postanawia delikatnie wyjechać naokoło, żeby trochę tutaj tego ISa pomęczyć. Jednak będzie w kleszczach, nie będzie wiedział na co się obrócić, co jest większym zagrożeniem na niego. Wybrał chyba Raya, obrócił się tyłkiem do tego Pershinga. Pershing nie trafia, A44 też nie trafia. W tym momencie chyba, dokładnie, zbiera bułkę za to, że nie trafił. No i w tym momencie delikatny wyjazd ze strony Raya. Strzał w gąsienicę, jeszcze nie zdjęte. Drugi strzał, tym razem IS musiał polec. No i teraz strzały wprost opadło do nas dziubek tej płyty. Oczywiście IS zostaje zdjęty przez naszych współtowarzyszy. W tym momencie zostaje tylko 110. Będzie trzeba ją znaleźć, będzie trzeba ją wyświecić. Jest pod bazą praktycznie i podejrzewam, że już tam będzie stała. Sama nie wyjedzie do nas na pewno. Za bardzo się boi, za bardzo się cyka, żeby to zrobić. Ray delikatnie podjeżdża, przeładowuje jeszcze 23 sekundy, więc zobaczymy, czy dobrze wybrał i będzie w stanie tą 110 wyświecić. Na razie liczy, że będzie jechała tutaj w lewą stronę, wzdłuż linii bazy. Niestety nic się nie pokazało, nic nie ma. Cały czas tutaj delikatnie kręcimy lufką, próbujemy coś wyświecić bez skutku. Może delikatnie, jakby teraz Ray delikatnie do przodu podjechał tam bliżej skały po prawej stronie, może coś będzie jechało wodą. Ja bym tam jeszcze sprawdził to miejsce. Tutaj oczywiście Arta prosi o spota. Ray, pamiętajmy, jest praktycznie napierdnięcie. Jakby wpadł w tą 110, to też by się zabił. To ja właśnie teraz patrzę na linię wody, nic nie jedzie. Więc chyba będzie trzeba po prostu delikatnie podjechać do przodu cały czas. Stodycha jest niewidoczna, już powinna się dawno wyświecić, jeśli chodzi o ten o spot naszego bohatera. Tutaj teraz bardzo mądry, czerwony Pershing chyba podłapał słowo na czacie i też pisze to samo. Oczywiście dla niego spot jest najmniej istotny, ponieważ jest w ogóle po drugiej stronie mapy, więc nie wiem po cholerę takie teksty wrzuca na czacie. Dużo bardziej ze spota zrobi sobie Arta niż ten Pershing, ale to już szczegóły, po co ma się denerwować. Jedziemy dalej, Ray zmienia pozycję, wjeżdża na górkę. Ja będę na jego miejscu po prostu pojechał, że tam jeszcze trochę bardziej dalej. Zjechał z tej górki nawet, żeby tego Chińczyka zobaczyć. Na razie jeszcze nic nie ma. Wyjeżdżamy tutaj za skałkę. Jest i 110.
Rey ją wyświecił, ale chyba przy okazji tak, sam się też pokazał niestety. No to jest minus tego Bulldoga, aż takie dobre camo nie ma, jak powinien mieć czołg lekki. Na szczęście ta Sadycha jest tak wystraszona, jest na full hubsach, więc będziemy mieli sporo roboty, ale jest tak wystraszona, że już nie chce się ruszyć z miejsca. Teraz w tym momencie znowu spod ze strony Reya, tym razem chyba bez żarówki. Wiemy, gdzie ta 110 jest, więc Arta może się teraz się spokojnie przemyśleć. Widzimy, Batshot już leci naokoło, żeby mieć lepszy przestrzał. M40 raczej nie jest szybką artylerią, więc też musi stać w tym miejscu i próbować coś leć. Chociaż ja bym się na jej miejscu przestawił troszeczkę bardziej na środek. Tam w okolice respawnu zielonego i wtedy bym mogła mieć jakiś tam delikatny przestrzał. No ten oczywiście T26 podłapał cały czas to słówko. Spot. Oczywiście to ci nic nie da. Stoi z tyłu za skałą i jeszcze będzie prosił o spot. Co to są za ludzie? Ja nie rozumiem tego. No i teraz Stodycha w tym momencie się ruszyła. Postanowiła chyba zdjąć tego natręta, jakim jest Rey, żeby jej cały czas nie świecił. Teraz się schowała. Nie pojechała jednak dołkiem, pojechała chyba prawą stroną. Chociaż kto wie, na razie te czołgi mają tak strong camo, te czołgi ciężkie, że ciężko je zobaczyć. Zobaczmy, gdzie jest ta Stodycha. Jest, pokazała się, jedzie w stronę kapa chyba czerwonego. Teraz będzie przestrzał, strzał, pocisk poszedł chyba w ziemię. Tam był tylko mały skrabek tego. No i teraz Rey postanowił wyjechać na tą 110, okrążyć ją, wspomóc tego A4-4, który tam razem z Artą dzielnie sobie poczyna na bazie przeciwnika. Presja, jaką A4-4 robi, właśnie jest teraz bardzo, jak najbardziej na miejscu. Warto wjechać jednym czołgiem na tego kapa, bo jednak wtedy przeciwnik będzie musiał coś zrobić i nie ma innego wyjścia, żeby tej bitwy nie przegrać. I teraz od tyłeczka bardzo ładnie strzał w tą Stodychę. Ta jeszcze się odbija od tego A4-4. No i teraz wykończenie na frag dla Reya. Drugi frag, 9800 obrażeń, 3500, przepraszam, WN8, 3500 obrażeń. Zobaczmy, ile to było po spocie jeszcze dodatkowo. Zerknijmy na wyniki Reya, ile tutaj mógł nastrzelać. Oczywiście 3 medale za 0,5 według mojej punktacji, czyli Masterka, Ogień Skuteczny oraz Brutal i 1 medal za 1 punkt, duży kaliber, jak na ten czołgu. Myślę, że bardzo fajny wyniczek. 2 fragi, 110 i T7-1, czyli 7 i 8. To też się liczy do punktacji. 40 839 wkrytów brutto, 1538 expa. Bez konta premium i bez bonusa żadnego. I taki sam jest czysty exp, bardzo ładny. 2 fragi, jak mówiłem wcześniej, ubite. 3571 obrażeń zadanych przez nas, przez naszą lufę, plus 1623 obrażenia po spocie. Sumując to, to jest oczywiście wyższa matematyka, żeby się nie pomylić. Używam bardzo zaawansowanego urządzenia w postaci kalkulatora. 5194 to są obrażenia, jakie zadał Rey. Trochę przejechał, ponad 3 km na 322387 kredytów. Punktacja, jak mówiłem na samym początku, 18,93. Dzięki Reju za tą bitewkę, dzięki w ogóle za udział. Gratulacje wygrania, no 100 zł. Mogło być więcej, ale cóż, trafiłeś na takich przeciwników, a nie innych i ciężko coś z tym zrobić. Ważne, że wziąłeś udział, bardzo miło mi z tego powodu. Gratuluję Chamikowi przejścia do finału. Już masz zagwarantowane 1000 zł. Zobaczymy, jak z kim będziesz walczył w owym finale, w bitwie G, a to już za parę godzin. Trzymajcie się ciepło, cześć!